sobie nie przeszkadzać, nie hałasować wstawaniem, odsuwaniem, to i w takim razie myślę, że mimo, że to odbywa się w starostwie, to oddam głos chyba pani Irenie albo pani Monice, które były takimi prekursorami do widzenia tego spotkania. Ja jestem radną Rady Miasta Cieszyn, ale jestem też mocno zaangażowana w ruch społeczny Ratujmy Drzewa na Śląsku Cieszyńskim. Zobowiązałyśmy się w czasie kontekstu razem z panią Moniką Szorek, która też tu jest obecna, do tego, że będziemy reprezentować jako miasto też interesy mieszkańców, więc petycje były, ja uczestniczyłam też w spotkaniu 26 czerwca z panem dyrektorem, które odbyło się tutaj na terenie starostwa, z panem dyrektorem PKP PLK z Sosnowca. Razem była też pani obecna, pani burmistrz, pan starosta, pan wicestarosta. No nie ukrywam, że tak, usłyszeliśmy pewne zapewnienia, dano nam pewne wskazówki do realizacji i staramy się to realizować w takich godzinach. Obiecaliśmy sobie nawzajem, że nie będziemy eskalować protestu, bo myślę, że sprawa jest na tyle ważna dla nas wszystkich, przede wszystkim dla mieszkańców Cieszyna, ale dotyczy nie tylko mieszkańców Cieszyna, bo dotyczy i powiatu naszego, ale też dotyczy całej Polski. Stąd też nasz pomysł. Monika między innymi jest współautorką petycji, która powstała. Jest to petycja ogólnopolska skierowana do wszystkich osób, które są zainteresowane tym, żeby ratować drzewa w paśmie od 15 metrów przy torach. My występujemy z tą petycją do Ministerstwa Infrastruktury, bo tylko tam możemy uzyskać teraz pomoc. Wiemy o tym, że są pierwsze prace prowadzone na temat, by zmniejszyć ten pas, jakim dysponuje teraz PKP, czyli te 15 metrów. My już teraz nie prosimy. My będziemy już teraz po prostu żądać w Ministerstwie Infrastruktury tego, żeby zaczęto pracować nad tym jak najszybciej. Dlatego, że skala, jaka dotyczy tych drzew, przerasta nasze oczekiwania i też oczekiwania i wszystkich mieszkańców. Czuję się troszeczkę zobowiązana do tego, żeby jak gdyby troszeczkę w tym uczestniczyć, bo nie mogę po prostu biernie patrzeć na to, co się dzieje i w jaki sposób to się odbywa. Tak jak mówię, jedyną drogą teraz, jaką wiemy, że możemy, w którym kierunku mamy iść, to jest to, żebyśmy z tą interpelacją dotarli do jak największej ilości osób w Polsce. Razem z Bielskiem, to jest Bielszczanie dla drzew też, współpracujemy z nimi, ona we współpracy z nimi właśnie ta petycja powstała. Myślę, że o petycji więcej może powiedzieć Monika, bo ona jest jak gdyby też współautorem tej petycji. Ja powiem tylko, że przyszliśmy tutaj, ja mam parę pytań do pana starosty, które są dla nas... Przepraszam, czy mogę zrobić pół minuty przerwy w tym spotkaniu? Ja proponuję, bo tak siedzimy, no. Albo ja się przesiądę bliżej, albo pani się tutaj bliżej, bo tak siedzimy na końcu, a to trochę nie ma... Zauważyłem, jak czas państwo przenosiliście mikrofony, to trochę będzie utrudnione. Mam dla państwa też tą petycję do wyglądu potem. Też mamy plakat, który żeśmy też stworzyli razem z Bielszczanie dla drzew, bo myślę, że tak jak mówię, no, pewnych rzeczy nie zatrzymamy, te, które już się podziały, ale możemy mieć jakikolwiek wpływ na to, co się może podziać dalej. Ja bym tylko miała takie pytanie, dlatego że mieszkańcy miasta Cieszyn zwrócili się do nas z prośbą taką, że mają problem z odnalezieniem decyzji o wycince drzew na Dupie. Że mają z tym problem, że szukają tego. Ja myślę, że jest fajnie, bo jest tu pan starosta i może nam właśnie powiedzieć, gdzie mamy tego, gdzie przeciętny mieszkaniec Cieszyna czy też powiatu cieszyńskiego może tą decyzję znaleźć, w którym miejscu. Kolejne moje pytanie wynika jak gdyby z tego ostatniego wydarzenia, które się wydarzyło, czyli z drzew, które były cięte w poniedziałek. Myśmy 26 czerwca spotkali się tutaj wszyscy razem i nie wiem, czy pan starosta wiedział o tym, że w decyzji, którą już wcześniej podpisał i o wycince, były też drzewa te przy czarnym chodniku, które w poniedziałek zostały ścięte. Ja wiem, że one należą do PKP
należały do, pod teren PKP PLK, ale można było nam uświadomić to, jak tu był i pan dyrektor, i pan też był obecny na tym spotkaniu, że to właśnie też po części chodzi o te drzewa. Bo myśmy tej informacji nie mieli. I było nasze wielkie zaskoczenie, jak w poniedziałek rano służby wjechały i zaczęły ciąć drzewa. Wydawało nam się, że w poprzedniej petycji, którą skierowaliśmy do PKP PLK i do pana dyrektora też, bo byliśmy obecni wszyscy na tym spotkaniu, myśmy zaznaczali, o które drzewa tak naprawdę nam chodzi, ale nikt nam nie udzielił informacji, że w tej decyzji podjętej są już te drzewa wzdłuż czarnego chodnika, których już w tej chwili nie ma. Po kolei, pani Irena, w takim razie. Sprawa decyzji. Tu jest anonimowa decyzja. Ta decyzja jest zanonimizowana, czyli są usunięte dane osobowe, tak, bo tam, gdzie są dane osobowe, nie można już to przekazywać, nie można tego państwu przekazać. I ta decyzja jest anonimizowana. Tutaj nie ma danych osobowych, są wymienione działki. I to jest decyzja, żebyście państwo mogli zobaczyć, która jest wydana. Dodatkowo w dalszym ciągu jeszcze nie zakończyła się decyzja, ponieważ przekazaliśmy odwołanie miasta. I nie zakończyła się jeszcze decyzja odnośnie kilkunastu czy kilkudziesięciu drzew tutaj wymienionych w piśmie, które mam przed sobą. Także to jest jedna sprawa. Druga sprawa, wracam do spotkania, na którym państwo byliście. Chciałbym przypomnieć, a spotkanie było nagrywane zarówno przez miasto, jak i przez powiat, upraszczając sprawę. Myślę, że przez rzecznika kolei też. Pan dyrektor kolei powiedział bardzo jasno, czegokolwiek byście państwo nie zrobili, te drzewa zostaną wycięte, chyba że uda wam się wcześniej zmienić prawo. Znaczy, taki był cytat pana dyrektora, bo to pamiętam, znaczy, to dokładnie. Znaczy, które objęte tą decyzją? Objęte tą decyzją wcześniejszą, już pierwszą na wydał. Tą decyzją. I w tej decyzji są te drzewa, które już zostały. Te, które są objęte, są już. I powiedział wyraźnie pan dyrektor, że cokolwiek byście nie robili, to te drzewa zostaną wycięte. Jest sprawa jeszcze tych drzew wyciągniętych do odrębnego postępowania, gdzie tu jest jeszcze jakaś możliwość manewru pod warunkiem, że kolej zaakceptuje jakby propozycję miasta. Jeżeli kolej nie zaakceptuje jakiejś ugody, to w tym momencie też niestety z mocy prawa to tą kolejną decyzję trzeba będzie wydać. Bo tutaj chcę podkreślić to, co było wiele razy mówione. Generalnie, jeżeli chodzi o wycinki, mówiąc w ten sposób, to za to wszystko, czy to się odbywa na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Ale do tego jest wyjątek i to jest ustawa, która dotyczy kolei i tam nie będę państwu tego cytował dokładnie, ale jest taki zapis, że jeżeli coś jest do 15 metrów od torów kolejowych, to ja nie mam możliwości badania, czy drzewa są zdrowe, chore, czy tam są jakieś gniazda, czy nie. Po prostu mam obowiązek wydania decyzji do 15 metrów od torów kolejowych. I pan dyrektor na tym spotkaniu powiedział bardzo jasno, są inne państwa, gdzie jest 6 metrów, ale jesteśmy w Polsce. Dopóki będzie 15 metrów, to on do tych 15 metrów po prostu wytnie. Więc tutaj działania bardzo jasno zaznaczone, że te działania muszą zmierzać w takim kierunku, żeby ewentualnie zastanowić się nad zmianą tego pasa, ale to ani starosta, ani burmistrz, tylko i to państwo sami żeście powiedzieli, że działacie. Działamy w tej. Także to jest jakby odpowiedź natomiast, na te dwa pytania. Panie starosto, za pierwszym razem byliśmy zaskoczeni tym, co zobaczyliśmy i teraz za drugim razem też jesteśmy zaskoczeni tym, co się podziało w poniedziałek. Zarówno my, ja jestem tutaj mieszkańcem Cieszyna, jak i pan wiceburmistrz Przemysław Major również był tym faktem zaskoczony i panie radne, które są bardzo zaangażowane. Rozumiem, że pan posiadał wiedzę o tym, że w poniedziałek coś takiego będzie miało miejsce. Nie, ja pani oświadczam, że nie posiadałem takiej wiedzy, ja się tylko odnoszę do słów na tym spotkaniu, które były wtedy wymienione. To dla mnie bardzo istotne jako mieszkańca. Które były wtedy wymienione. Czy pan dyrektor powiedział, że może jakiś czas jeszcze nie widać, po czym i tak to wytnie? Proszę przypomnieć, znaczy, pani Irena była. Ja powiem dokładnie, była tak to było powiedziane. Jest jeszcze 30 drzew ujęte w tej decyzji i te drzewa będą w najbliższym czasie wycięte. Ale był i był pan dyrektor przy tym i nikt nie uświadomił nas, że w tej decyzji są drzewa, o których myśmy wspominali w swojej petycji. Myśleliśmy, że ja rozumiem, że to jest pas 15 metrów i to jest teren kolei i my do tego nic nie mamy, ale wystarczyło nam powiedzieć,
Chodziło nam o to, że my byśmy wcześniej przygotowali mieszkańców miasta na to, że ta sytuacja będzie dotyczyła tych konkretnych drzew. To już się stało. My już tym drzewom życia nie wrócimy, ale mamy prośbę. Bo tak jak mówię o to, bo to jest myślę dla wszystkich ważne teraz i do nas i do Państwa też, żeby był rzetelny przekaz informacji mieszkańcom, że jeżeli wiemy, że w najbliższym czasie, czy że do wycięcia są jeszcze te i te drzewa w obrębie tym i tym, to idzie do informacji mieszkańców, żeby nie było tak, bo ja w poniedziałek, będąc w pracy, nie umiałam nadążyć z odbieraniem telefonów. Urywały się telefony do mnie, bo ludzie mnie akurat kojarzą z tą sytuacją. To samo Moniką, to samo osoby zaangażowane bezpośrednio, pan Grzegorz Ptak, czy pan burmistrz Majron, zastępca burmistrza, to samo, nasze telefony się urywały, gdzie wydzwaniali z pretensjami, że przecież miało nie być cięte, a jest cięte. Gdybyśmy wiedzieli na spotkaniu 26 czerwca o tej sytuacji, że będą te drzewa konkretne z tego miejsca wycinane, my byśmy ludzi na to przygotowali. I ja tu mówię, my już nie wrócimy tych drzew z powrotem do życia, ale byśmy prosili, żebyśmy przynajmniej mieli pojęcie, które to jeszcze będą drzewa, w jakim obszarze i żebyśmy jak gdyby przygotowali, bo sami sobie robimy w ten sposób jakąś niedobrą pracę, bo nie, gdyby musi być ta komunikacja między nami, wszystkim nam zależy na tym, żeby zawalczyć o te drzewa. My naprawdę dużo serca wkładamy w to i zaangażowania i czasu naszego. Piszemy petycje, ludzie z Polski zaczynają do nas wydzwaniać, pytać się, jak to zrobiliśmy, że chciało nam się coś takiego robić. I teraz jest kwestia tego, jeżeli będzie między nami dobra komunikacja, to nam wszystkim wyjdzie to z korzyścią. Myślę, naprawdę tu, tak jak mówię, to co się stało, my tej sytuacji już nie odwrócimy, ale prosimy o to, że jeżeli teraz już mamy też tą decyzję i wiemy już teraz, które drzewa i wszystko, więc będziemy zamieszczać, ale myślę, że obowiązkiem zarówno powiatu, ja też, czy miasta jest na przykład udzielanie takiej informacji mieszkańcom, żeby nie było potem takich niepotrzebnych sytuacji. Pan, to, że myśmy byli na miejscu w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie i jak gdyby ten troszeczkę rozłożyliśmy gniew tych ludzi, trochę na siebie, trochę na inne sytuacje, bo tak, czy ci ludzie by się przywiązali do tych drzew, czy nie, i tak by to niczego nie zmieniło. Przyjechałaby policja, usunęłaby ich, prawda, i mieliby problemy w sądzie czy gdzieś tam, bo jest akt prawny, jest decyzja wydana na te drzewa i po prostu nie mamy innego wyjścia. My nie chcemy eskalować tego protestu, absolutnie. My chcemy rozmawiać, współpracować, na to, żeśmy się też umawiali, że będziemy cały czas dbać o to, żeby była pełna współpraca. Ja myślę, że goście każdego mieszkańca tutaj w Cieszynie, a przynajmniej już tej grupy, która się wcześniej pod petycją podpisywała, jest to, żeby ocalić jak najwięcej drzew, bo to jest nasza przyszłość. No nie łudźmy się, w miastach, gdzie jest smog, gdzie jest dużo zanieczyszczenia, każde drzewo jest na wagę złota. I tyle z naszej strony. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tak jak mówię, muszę sobie pewne rzeczy wpisać, bo to jest potem na gorąco, nie jestem w stanie potem wszystkiego jak gdyby powiedzieć. Jeszcze mam takie pytanie, czy Państwo jesteście w posiadaniu tej procedury postępowania opracowanej przez KPK PPLK Sosnowiec dotycząca procedowania odstępstwa zgodnie z artykułem 57a ustawy o transporcie kolejowym? Czy posiadacie ten dokument? Zacznijmy może od tego drugiego pytania, bo będzie to prostsze. Tak, mam ją nawet tutaj przy sobie. Czy mówimy w tym momencie o pustym formularzu, o takiej procedurze, jaką należy spełnić, tak, żeby to ustąpić. Tak. Mam łącznie z projektem porozumienia. Tam nie ma żadnych danych osobowych, tak, chętnych do Państwa udostępnić. Ja najbardziej dlatego to przyniosłem i mam to przy sobie. Nawet tutaj. Natomiast chciałbym wrócić i trochę szerzej też, tak jak Pani powiedziała, do tej pierwszej części wypowiedzi, bo ja odnoszę chwilami takie wrażenie, że Pani mówi tak, jak ja bym był za wycinką tych wszystkich drzew. Proszę pozwolić, że to, co powiem, będzie miało takie cechy schizofrenii,
ale jako Mieczysław Szczurek jestem za tymi drzewami rękami, nogami. Sam u siebie w ogrodzie mam dużo drzew, sam te drzewa sadzę, o nie dbam, ale w tej konkretnej sytuacji jestem niestety urzędnikiem, którego obowiązują przepisy. I choćbym nie wiem, co tutaj Państwu obiecał, to i tak taką decyzję będę musiał podpisać. Nie myślcie Państwo, że się żalę, czy że się boję, ale za zaniechanie podpisania decyzji mi jako staroście grozi do 3 lat więzienia. I to są decyzje tak zwane obligatoryjne, gdzie to nie jest uznaniowe, że mogę, przepraszam najmocniej, że mogę powiedzieć dla Pani blond włosów decyzję wydam, a dla Pani czarnych nie, ale jeżeli przynosi mi strona komplet dokumentów, to ja sprawdzam, czy jest 1, 2, 10, jak te dokumenty są spełnione. Nie mam innej możliwości, no tak gdyby byłoby to zaniechać. Ja rozumiem, że tak powiem, tą ilość drzew, jest to niesamowita ilość w Cieszynie. Chcę Państwu tylko opowiedzieć, żebyście też nie myśleli, że może nikt nie był powiadomiony. Pierwotne postępowanie obejmowało prawie 200 stron. Zawsze tutaj mówię, żeby nie mylić ze stronami papieru, tylko stron jako osób biorących udział. Potem z uwagi na zmianę ilości, to się zmalało do 100 kilkudziesięciu, ostatecznie chyba do 120. I wszyscy byli prawidłowo powiadomieni. Już pomijmy w tej chwili bity, ale nawet ci bezpośrednio, u których tak jakby było wycinane. Wszyscy byli powiadomieni, jeździli tam nasi pracownicy. I z tych 120 stron, o ile dobrze pamiętam, jedna osoba powiedziała, że przeszkadza jej ta wycinka, bynajmniej nie dlatego, że usuwają drzewa, tylko że będzie teraz miał widok, którego nie chce mieć. I taka była argumentacja. Wszyscy pozostali, przepraszam, nie kiwnęli palcem, żeby cokolwiek zrobić. Myśmy dawali terminy, wydłużali wszystko i żeśmy to robili. I w tym momencie, tak jak mówię, jeżeli mamy ten wyjątek tak jakby od reguły, to po spełnieniu warunków, niestety, ale musiałem tą decyzję wydać. I pamięta Pani właśnie to spotkanie, o którym żeśmy mówili, i Pani była świadkiem i ja, kiedy strona tak jakby PKP mówiła, że ewentualnie opóźni tą wycinkę. I ja, odpowiadając na Pani pytanie konkretnie, ja wiedziałem, tak jak Pani Irena, która tam była, że ta wycinka zostanie dokonana. Ale że się zaczęła w poniedziałek, nie, o tym nie wiedziałem. Tak jak i Państwo, po prostu wiedzieliśmy, że kiedyś to zostanie dokonane. Miała nadzieję Pani Irena, że zostanie dokonane później, ale tak jak Pani mówi, tak się stało. Zresztą tak powiedział wtedy Pan, że wytną te wszystkie drzewa tak jakby do końca. W tej chwili, tak jak Pani powiedziała, rzeczywiście to się stało, można tylko nad tym ubolewać. Zresztą rozmawiałem wczoraj z Panią Burmistrz i naprawdę z czystym sumieniem, z chęcią podpiszę się pod listem otwartym, który chcemy napisać i jeszcze będę namawiał innych starostów mi znanych, żebyśmy podpisali taki list otwarty, ale list otwarty do władz, a nie tutaj na tym poziomie, bo tutaj tego prawa nie zmienimy. Zostaje jeszcze sprawa tych drzew, które zostały wyjęte tak jakby do oddzielnego postępowania. No i tu jest sytuacja taka, żebyście sobie też Państwo zdawali sprawę, że odstępstwo mogę wydać w momencie, kiedy PKP to zaakceptuje. Dobrze, ale to może ja teraz. Wracając do tej procedury i do tej decyzji, którą mam tutaj przed sobą. Gmina Cieszyn, jako jeden z właścicieli terenów, które zostały objęte, na których rosną drzewa, objęte wnioskiem PKP o wycinkę, została poinformowana prawidłowo przez starostwo o takim postępowaniu. Do odpowiedzi gmina Cieszyn wystosowała do starosty 21 stycznia pismo zawierające wniosek o zastosowaniu w odniesieniu do tych drzew gminnych, to odstępstwo. I teraz chcielibyśmy wiedzieć, zarówno my, jak i myślę, że to też wymaga wyjaśnienia opinii publicznej, jak wyglądała i jak na ten moment wygląda procedura w związku z tym pismem, które w styczniu wpłynęło z Urzędu Gminy do Starostwa. To już Pani mówię. Nie, początkiem kwietnia zostało skierowane pismo do PKP. W sprawie zgody na odstępstwo, tak powiedziałem, tej zgody mogę udzielić wyłącznie wtedy, kiedy zaopiniuje to PKP. Jest to takie trochę, że zgodę dla PKP wydaje się po uzyskaniu odstępstwa od PKP, ale tak mówią stosowne przepisy i przeczytam Państwu, zgodnie z zebraną w sprawie dokumentacją, wniosek o odstępstwo dotyczy, to jest, powinno być zgodne z tym, co Cieszyn napisał, K
kasztanowców rosnących na działce numer 34 obręb 20, z wyjątkiem trzech egzemplarzy, zadrzewienia sosnowego na działce numer 18 przez 5, drzew rosnących na działce 6 przez 11, tam za wyjątkiem wierzch, klonu i wszystkich drzew rosnących na działce 16 przez 7 za wyjątkiem jesionu. I na to konkretnie, żeby uzgodnić tak, żeby inaczej, żeby nie wydawać decyzji pozytywnej na wycinkę, musiałbym mieć to zaakceptowane przez PKP. Takiej akceptacji jeszcze nie ma, a tak jak Państwo chcieliście, tu jest zarówno procedura, jak i porozumienie. Czyli na to które, pismo, które starostwo wystosowało, które teraz Pan przytoczył, PKP jeszcze nie odpowiedziało. Ta sprawa jest jeszcze w toku, to wyraźnie zaznaczam, ta sprawa jest jeszcze w toku. Natomiast chcę powiedzieć, jeżeli PKP wyrazi zgodę na odstępstwo, to jest szansa, żeby te drzewa uratować. Jeżeli PKP nie wyrazi zgody na odstępstwo, to będzie to kolejna decyzja, do której zgromadzili komplet dokumentów i którą obligatoryjnie będę musiał wydać. Dobrze, to jeszcze moje pytanie. Do kiedy zobowiązuje Pana taka decyzja, żeby taką decyzję podjąć? Na jak długo Pan może odwlekać podjęcie takiej decyzji? Wprost pytam, zgodnie z prawem, z procedurami. Mówiąc, szanowne Panie, nieładnie odpowiadać pytaniem na pytanie, ale jesteście też radnymi. Tak. Dobrze wiecie, że stosowne przepisy mówią, że mam załatwiać sprawy bezwzględnej zwłoki. Więc na ile mogę to odwlec, żeby się nie narazić na zbędną zwłokę, na to pytanie nikt nie odpowie. Tydzień, dwa tygodnie, na pewno nie na parę miesięcy, bo zgodnie z KP mam 30 dni, a w sprawach wyjątkowo przewlekłych czy trudnych, skomplikowanych mogę to o kolejne 30 dni przedłużyć. Czy możemy liczyć na to, że w tej sytuacji będzie do 30 dni? Nie, bo to już się toczy. Ja Państwu mówię, może to być jeszcze tydzień, może dwa, ale ja tego nie mogę bez końca przeciągać, bo PKP zarzuci mi bezczynność. Także mogę jeszcze, powiedzmy, o parę dni, o jakieś wyjaśnienia się zwrócić, ale nie w nieskończoność, bo dobrze Państwo wiecie, zresztą Pani Monika też wcześniej była urzędnikiem i dobrze Pani wie, że z takimi samymi zarzutami by się Pani spotkała. Tak, nie może Pan czekać na odpowiedź kolei w sensie tego odstępstwa? No to czekamy. Potem to czekamy. Się... Ale jak długo? Czekamy. Jak długo? No to kolej ma takie same terminy jak my. No w tej chwili czekamy właśnie na uzgodnienia, bo pismo poszło do kolei, pismo poszło początkiem kwietnia. Jeżeli Panie Redaktorze to przyjdzie, w tej chwili to są wszystko takie gdybania. No jeżeli to przyjdzie, to będziemy mieli określony czas na odpowiedź. Mimo tego, że naprawdę wszyscy chcemy, to staniemy przed faktem, że to są decyzje obligatoryjne, które musimy wydać. Czy możemy liczyć na poinformowanie nas o czy ta decyzja jest, PKP? Czy nie? Czy jest odpowiedź PKP? Myślę, że jak najbardziej, ponieważ nie ma tam żadnych danych osobowych i z czystym sumieniem i z czystocny prawnie mogę to Państwu przekazać. Tak, ale chodzi też o to, że chcielibyśmy wiedzieć, jak już wpłynie odpowiedź PKP do starostwa, żebyśmy od razu też byli poinformowani, jakie stanowisko PKP zajęło. Dobrze. Czy rozumiem, że inne odstępstwa nie zostały, wobec innych drzew odstępstwa nie zostały? Nie, nikt nie wystąpił. Żaden właściciel? Żaden właściciel nie wystąpił. Tylko Gmina Cieszyn, tak? Tak. Ten jeden, który mówię, że się tylko denerwował, że będzie miał widok, którego nie chce, ale pozostało. To ja jeszcze mam pytanie takie dotyczące, czy wpłynął jakikolwiek nowy wniosek o inne drzewa? To jest PKP PLK. Pani, czy na razie Reno, nie ma? Pani Reno, na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.25 nic o tym nie ma. To jest też dla nas pocieszająca informacja, dlatego że takie były niby nasze wstępne, że po prostu na razie zatrzymamy się, spróbujemy działać w tym kierunku. Pozwólcie Państwo jeszcze, bo tak, zaczęło się to wszystko od tej sytuacji tam na torach, przy torach kolejowych, tak, gdzie naprawdę bardzo cenię to, że Państwo się to zorganizowali. Natomiast trochę mi ciężko było rozmawiać, kiedy osoby tam zgromadzone zaczęły skandować, że starosta ma działać wbrew przepisom i wydawać decyzje bez przepisów. No wiecie, taka sytuacja jest niemożliwa i myślę, że te wszystkie spotkania świadczą o tym, że próbujemy dojść do jakiegoś porozumienia bez, powiedzmy, przekrzykiwania się. My zmierzamy w tym kierunku. Panie starosto, my naprawdę jesteśmy ostatnimi osobami, akurat myślę, to trójka, która tutaj jest, żeby jakkolwiek eskalować, w jakikolwiek spokój te niepokoje i napięcia, które są związane z tymi drzewami. Obiecaliśmy też sami sobie wszyscy, że nie będziemy jak gdyby podważać pewnych rzeczy, które ustaliliśmy i my się pewnych rzeczy też będziemy trzymać. Działamy, robimy to, co możemy, czyli tworzymy petycje, będziemy kontaktować się z innymi miastami. Jest to petycja ogólnopolska już w tej chwili.
Też byśmy chcieli zostawić ją tutaj też i też byśmy chcieli zostawić plakat, który, czy Pan nam pozwoli ten plakat powiesić w starostwie? Jest to plakat tej właśnie ogólnopolskiej akcji. Chcielibyśmy, żeby one wisiały. Na pewno będziemy je wieszać w miejscach ogólnodostępnych. Ja też porozmawiam z Panią Burmistrz, żeby mi udostępniła powieszenie też tego w mieście. Myślę, że to jest bardzo istotne. To budzi świadomość ludzi. Ja myślę, że papier jest taką rzeczą, która dociera do większości ludzi niż bardziej niż na przykład internet. Myślę, że to jest dla nas istotne i ważne. Ja bym tylko tak właśnie bardzo prosiła o to, żebyśmy właśnie otrzymywali pewne informacje wcześniej, bo tak jak mówię, żeby tłumić pewne niepokoje i pewne nieprzyjemności, to my o pewnych rzeczach musimy wiedzieć, żeby wyprzedzić jak gdyby informacją na naszej stronie, którą mamy też, pewne poczynanie. I tak jak mówię, że łatwiej nam jest wtedy się komunikować. I naprawdę to, co się podziało, proszę nam pamiętać też o tym, bo Pan wraca do tej sytuacji na tor. To był bardzo spontaniczny protest. Skrzyknęło się parę osób na Facebooku. I ja tam nawet, ja tam byłam zupełnie też prywatnie. Zostałam troszeczkę jak gdyby poproszona o zabranie głosu. Nigdy się od tego nie odżegnuję, bo uważam, że wobec mieszkańców Cieszyna, zarówno ja, jak i Monika, ktoś nas wybrał, kogoś reprezentujemy. I czujemy taki obowiązek, żeby być tam, gdzie się dzieje coś ważnego do naszego miasta. Wie Pan, co mnie przeraziło? Że na tym proteście nie było ani jednej osoby z Rady Powiatu. Czy to znaczy, że radnych powiatowych w ogóle nie interesuje ta wycinka tych drzew? Nie będę się wypowiadał na temat Rady Powiatu, bo trudno mi to zrobić. Chciałem powiedzieć tyle. Wrócę jeszcze do tego, co Pani powiedziała, że ktoś Panią wybrał. Mnie też ktoś wybrał, ale proszę pozwolić na trochę takie może górnolotne słowo. Jak Pani zostawała radną, a ja też, bo będąc starostą, jestem też radnym, oboje, czy wszyscy tutaj ślubowaliśmy, że będziemy działali z jednej strony dla dobra mieszkańców, wszystkich, ale z drugiej strony zgodnie z prawem. Tak jak powiedziałem, ja nigdy bym nie zrobił tego, żebym was zostawił samych, bo jak tylko żeście mnie poinformowali na Facebooku, to proszę mi wierzyć, nie żalę się w tej chwili, że wymagało to trochę problemów, żeby swoje popołudniowe sprawy i wyjazdy przełożyć, ale byłem tam dopóki mogłem. Natomiast tak jak mówię, no w którymś momencie pojawiła się we mnie taki zgrzyt, kiedy te osoby tam obecne już nie pojedynczo, tylko chórem zaczęły mówić, że mamy my wszyscy, że tak powiem, działać niezgodnie z prawem, żeby coś zacząć, bo w ten sposób do niczego nie dojdziemy. Natomiast zapraszaliście Państwo tak szybko, tylko Facebookiem, że ktoś to znalazł, ale ja byłem, no jest też sezon taki trochę już urlopowy, być może, że radni gdzieś byli w rozjazdach. Ja ich nie chcę tutaj ani tłumaczyć, ani być za nim, ani przeciwko nim, no ale był starosta, który jest też radnym, więc proszę pamiętać, że radny tam był w pewnym sensie. No, u nas jest taka sytuacja, że członkowie zarządu mogą być też, są radnymi, tak, więc to jest nieco inna sytuacja. Natomiast ja chcę jeszcze raz podkreślić. Wiecie Państwo, można się przyczepić do każdego drzewa, do tego stwarzającego, nie wiem, bezpieczeństwo na drodze, ale popatrzcie Państwo na twarde fakty. W czasie, kiedy byłem burmistrzem, miałem ten tak zwany wskaźnik nasadzeń w granicach 100-kilkadziesiąt, 200%. To znaczy, że za każde drzewo, któreśmy wycięli, sadzaliśmy 1,5-2 nowe. Ja widziałem oczywiście komentarze, że starego drzewa nic nie zastąpi. Zgodzę się z tym. Natomiast uważam, że w tym momencie, jeżeli nie możemy stworzyć najlepszej sytuacji, to wybierzmy najmniej zło. Czyli za wycięte drzewo nasadźmy ileś nowych. Jakbyście Państwo popatrzyli we wszystkie moje decyzje jako burmistrza, to zawsze jakieś te nasadzenia zlecałem, nawet mówię za jakieś kontrowersyjne drzewo. Popatrzcie, macie Państwo możliwość jako radni, zapytajcie, ile opłat było za te 4 lata, ile opłat było za wycinkę drzew, ile było poleceń nasadzeń. I tak samo w tej chwili jako starosta, wydając taką decyzję, zawsze staram się pilnować, żeby albo były te opłaty przewidziane prawem, za które można nasadzić drzewa, albo żeby ktoś rzeczywiście nasadził, zasadził, jako to tak zwane mniejsze zło. Natomiast wracając do tego, ustawa o kolei nawet nie dopuszcza pobierania opłat. Jest jeszcze większa sprawa, że gdybym ja tej decyzji nie wydał, a kolej by te drzewa wycięła bez decyzji,
to nie mam prawa, nie ma żadnej ustawy, nie ma żadnej mocy prawnej, żebym ja im jakąkolwiek karę nałożył. No dla mnie, proszę Państwa, nic nie jest bardziej deprawujące niż nieegzekwowalne prawo. Niech będzie bardzo łagodne, ale natychmiast egzekwowalne. To, co z tej decyzji wychodzi, przy wszystkich protestach, przy wszystkich zgrzytach, przynajmniej wydając tą decyzję, wiemy, ile tych drzew wycięto. I pomijmy na momencie, czy tego wycięto 40, 404 tysiące. Tyle, ile wycięto, jesteśmy w stanie sprawić, żeby w iluś tam latach zostały nasadzone. Mogło to być wycięte w ogóle bezpiecznie, nawet byśmy nie wiedzieli, co zostało wycięte. Także... Panie starosto, czy to jest takie zobowiązanie teraz Pana, tak? Do tego, nie. Że... Nie, dlatego, że ja nie jestem w stanie... Nie, dlatego, że ja nie jestem w stanie kogoś zobowiązać. Ale jest szansa na to, żeby współdziałając z kimś, wyznaczyć jakieś tereny czy coś i sprawić. Ja się mogę zobowiązać, że prywatnie zasadzę 2 czy 3 drzewa. Natomiast nie jestem w stanie... Ja chcę odwołać do Pana jako do starosty, urzędnika, czy w związku z tym, bo usłyszałam, że Panu bardzo zależy na drzewach. Na każdym drzewie. Na każdym drzewie. I teraz mówi Pan o tym, co Pan robił jako burmistrz, tak? O tych swoich statystykach. Czy w związku z tym, że wiemy, ile tych drzew zostało wyciętych i będzie wyciętych, ja wciąż mam na sercu drzewa w powiecie cieszyńskim, a nie tylko w Cieszynie. Cały czas mówimy. Tak. To czy w związku z tym, że mamy ilość tych drzew, możemy liczyć, odwołując się do tego, co Pan przed chwilą powiedział, na to, że jeżeli my też jako ruch społeczny zorganizujemy taką akcję nasadzenia, to Pan nam wyznaczy taki teren, pomoże nam znaleźć finanse pozwalające zrealizować to, co przed chwilą Pan powiedział. Czy ja Pani mogę obiecać solennie, że jako Mieczysław Szczurek mogę z Wami te drzewa sadzić? Mogę. Ja gdzieś pytam jako starosta. Jeszcze raz mówię, ale jako starosta nie jestem w stanie Pani obiecać tego, że te 100 kilkadziesiąt stron postępowania zasadzi te drzewa. Po prostu nie mam na nich takiego przełożenia, a ja nie mam Pani zwyczaju obiecywać rzeczy, które są nierealne do spełnienia. Tylko ja nie na ogół, jeżeli coś obiecuję, to wtedy, kiedy jest to realne do spełnienia. Co z tego, że ja się zwrócę do tych 200 osób, czy jesteście w stanie nasadzić taką ilość drzew, jeżeli nikt na to pismo nie odpowie? Proszę sobie też zdawać z tego sprawę. Źle się zrozumieliśmy. Nie chodzi o to, żeby Pan zobowiązał te osoby, które się zgodziły na wycięcie. Nie chodzi o te drzewa, które tutaj decyzją, tą, którą mamy przed sobą w tej chwili, zostały wycięte Pana decyzją. I czy w związku z tym też Pana decyzja będzie taka, że zostanie nam wyznaczony jakiś teren, i zastępcza, społeczna. Sami to zorganizujemy. Tylko czy Pan wyznaczy nam taki teren? O to nam chodzi, bo to jest pisemnie się zgodzić. Tak. Pani, nie wiem, czy to akurat będzie równowartość, ale jeżeli będziemy mieli wolny teren, gdzie te drzewa można zasadzić, to nie dość, że jestem w stanie go wyznaczyć, to jeszcze powiedziałem, mogę tam przyjść i z Wami te drzewa sadzić. Co nie zmienia faktu, chcę to niestety podkreślić. I naprawdę musicie sobie Państwo tego zdać, że mogę z Wami zasadzić 10-100 drzew, ale jeżeli przyjdzie kolejne pismo z kolei dotyczące 15 metrów, to znowu będziemy w tej samej sytuacji. My to rozumiemy. Ja naprawdę, jako mieszkaniec, jako jedna z inicjatorek też tego ruchu, jestem świadoma tego prawa, które obowiązuje i bardzo mnie boli to, że w tej chwili zapomniano o drugim terminie, o duchu prawa. Albo inaczej, że duch prawa, który jest równie ważnym prawniczym terminem jak litera prawa, jest w tej chwili barbarzyński. Barbarzyński dla mnie w tym sensie, że w dobie kryzysu klimatycznego i tego, że czyste powietrze i wszystkie inne hasła wyborcze, które mamy okazję czytać i słuchać, nie mają pokrycia w tak prostych decyzjach, jak to, co się podziało w poniedziałek. Wszyscy byliśmy tym zaskoczeni i wszyscy jesteśmy tym głęboko zasmuceni. Proszę wybaczyć, że się tak uśmiecham na to, co Pani mówi, ale przypomina mi się mój wujek, który był, odbiegając od tego tematu, który był dla mnie naprawdę dużym autorytetem, jeżeli chodzi o strony prawne. Przez całe życie był adwokatem tutaj w Cieszynie, już ponad 20 lat nie żyje. I on zawsze powtarzał tak, że sąd powinien się kierować literą i duchem prawa. To jest to, co ja mówię. I to jest to, co Pani powiedziała. Natomiast w tej chwili wszyscy niestety, mam wrażenie, kierujemy się literą prawa i zapomnieliśmy o duchu prawa. Albo inaczej, realizujemy ten duch prawa, który skazuje nas w kryzysie klimatycznym na smog, skazuje nas na lejący się z nieba żar.
bo te drzewa, które zostały wycięte w poniedziałek, to są te drzewa, które dawały realne ulgę w dobie żaru. Co więcej, jakiś czas temu nasze miejscowe, lokalne media pisały o tym, że wstrzymano odjazdy i przyjazdy pociągów, ponieważ trakcje kolejowe zostały za bardzo nagrzane. Nie widzę w tym logiki. Jako zwykły, przeciętny mieszkaniec tego miasta. Stąd ta petycja. Bardzo liczę na to, co pan tutaj też powiedział o tym liście otwartym do naszych władz. O tym, że to pan ma dojścia do innych starostów, do innych burmistrzów. Poproszę ich o to, żebyśmy to wspólnie podpisali. Chcę pani jeszcze powiedzieć, że to, co pani powiedziała i to, co mówił mój wujek o tym kierowaniu się literą i duchem prawa, niestety fatalne jest to, że bardziej ma możliwości sąd niż urzędnik, bo sędzia ma możliwość pewnych interpretacji, a urzędnik ma twardą literę prawa. Odtąd dotąd spełniłeś warunki, wydaj. Natomiast może już tak poza tym naszym sporem, tak już... My nie mamy sporu. Nie, przepraszam, poza taką naszą... Najmocniej przepraszam, poza tą naszą dyskusją, poprawiam się już. Mam w domu, a propos cienia i drzew. Mam w domu drzewo, które podobno, jak twierdzi pan Oleg Dorda, czyli naczelnik środowiska z miasta, są tylko dwa takie w Cieszynie. Jedno rośnie u mnie, jeszcze jedno gdzieś indziej, nie wiem gdzie. To jest jakiś orzech nietypowy, który ma 15 czy 20 metrów średnicy koronę. To mogę się tutaj zobowiązać, że jak będą orzechy, to osobiście odłożę i dam państwu, że można było ileś tych orzechów zasadzić, przynajmniej będą duże drzewa, a dość szybko rośnie. Także a jeszcze takie pytanie mi się urodziło, bo być może ja nie mam dostępu do tej wiedzy, a wy tak. Ponieważ jest historia tego drzewa, które stoi na terenie energetyki. I co się stało, że to drzewo zostało zachowane, pomimo tego, że zgodnie z literą prawa powinno być wycięte? Bo jeszcze być może jest tak, że to, co pan powiedział, że 200 osób nie, cytuję, kiwnęło palcem w stronę uratowania tych drzew. Ja sobie potrafię wyobrazić taką sytuację, że przychodzi do mnie urzędnik i mówi mi o tym, że to drzewo jest do wycięcia. Ja mówię nie, na co urzędnik mi mówi o konsekwencjach finansowych i prawnych, które przerastają moje możliwości jako przeciętnego obywatela do tego, żeby je spełnić. I ja z lęku i strachu po prostu podpisuję taką zgodę. Tak? Więc moje pytanie, co takiego się zadziało w tym odnośnie tego drzewa na terenie energetyki. Czy pan ma taką wiedzę? Nie, jestem to pani w stanie sprawdzić, natomiast bo jest ja też tak, że mam tutaj wiedzę na temat wszystkich drzew, które zostały wycięte. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale być może jest to jedno z tych drzew, o których tutaj powiedziano wtedy, że będzie wycięte w dalszej kolejności w tej 30. Natomiast tu na ten moment ani pani Irena, ani myślę, ani ja nie mamy takiej wiedzy, które to jest dokładnie jako pojedyncza sztuka, jesteśmy to ewentualnie w stanie sprawdzić. Ja mam jeszcze cały czas niedosyt, jeżeli chodzi o tą procedurę odstępstwa, bo mam tutaj decyzję, w której jest wzmianka o tym piśmie, ale no właśnie, cała ta droga. To jest cała procedura odstępstwa. Najważniejszy z tych procedur odstępstwa jest porozumienie, które właściciel działki musi... Ale to mamy pismo z Nie. Tam jest pod spodem cała procedura odstępstwa. Mogę też jeszcze z powrotem? Mnie interesuje pismo, które starostwo wystosowało do PKP z prośbą o to odstępstwo, o które zwróciła się gmina. No to jest 9 kwietnia. To ja państwu, ale ja państwu go czytałem. Tak, muszę najpierw z niego, jeżeli tam sprawdzić, czy tam jeszcze nie ma tu żadnych danych. Proszę bardzo sobie zobaczyć. To ja państwu tutaj wyraźnie to pismo czytałem. Natomiast to jest procedura cała. A to pismo? Nie, to jest tutaj, pani chciała procedurę, tak by. To jest w tym momencie cała procedura postępowania. To jest tylko pismo przewodnie, przesyła w załączeniu procedurę systemu zarządzania bezpieczeństwa. Dobrze, czyli to jest to, co wyszło 9 kwietnia i na to jeszcze nie mamy odpowiedzi. I to się jeszcze toczy, tak by wszystko. To już teraz wszystko wiem. Ja jeszcze chciałam powiedzieć jasne, do tego, w momencie, kiedy do tego dokładam odmowie, tutaj to porozumienie, to które... 30 dni. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Odnośnie
gdy wydziały prywatne, do których były kierowane te zapytania i udawali się tam pracownicy starostwa, proszę mi powiedzieć, czy oni dostali informację o tym, jakie sankcje, ewentualnie jakie kary zostaną nałożone w przypadku, jeśli takie drzewo sąsiadujące z wydziałką spowoduje szkodę? Czy oni są tym obciążeni? Panie redaktor, proszę tutaj nie mieć pewnych rzeczy. Te sankcje, te sankcje zawiera dopiero porozumienie, które byłoby zawarte. Jeżeli to jest tylko roślina tej działce i coś jest nie, to na ten moment jakichś takich sankcji, dopiero gdyby ktoś chciał to drzewo zostawić, to wtedy tak jakby przejmuje odpowiedzialność i to, co Państwu tutaj Pani Monice przed chwilą przekazałem, to jest porozumienie, które nie ja, ale które PKP, odnośnie ten zakład linii, zawiera tak jakby z tą osobą, która chce zostawić drzewo. I wtedy mając takie i mając zgodę PKP na odstępstwo, ja mogę w tym momencie nie wydać decyzji. Rozumiem. A proszę powiedzieć, czy były jakieś uregulowane kwoty w przypadku takiego porozumienia? No skoro z tego, co mi wiadomo, żadne porozumienie nie zostało zawarte, to nie możemy też mówić o kwotach na ten moment. Informacja o tym, że zarządca infrastruktury poinformował właściciela działki, na których rosną wymienione powyżej drzewa, o skutkach i konsekwencjach prawnych wynikających z wyrażenia zgody na wycinkę. Natomiast nie ma tutaj jakiegoś uszczegółowienia. Natomiast to jest wzór przez PKP stosowany, więc to trzeba byłoby z nimi rozmawiać. Natomiast wiecie co, jeżeli mamy tutaj, proszę Państwa, chwilę czasu i poruszamy już różne tematy, ja bym też chciał Państwu przy tej okazji przekazać dwie rzeczy. Jedna to jest może kwestia spraw na przyszłość, ale też, żeby było to wiadome, jest wyraźnie określone w odpowiednich zapisach, że nie powinien nikt sadzić w tym pasie drzew, i odpowiada według kodeksu wykroczeń za nasadzenie. Ja rozumiem, że to jest wszystko ciąg przyczynowo-skutkowy. Wiecie Państwo, to jest nasadzenia, ścinania, to jest proces, który się ciągnie przez tysiąclecia, a planowo tutaj u nas przez na pewno ostatnie kilkadziesiąt lat. Coś się wiecie, na coś się nasadza. Natomiast gdyby prawdopodobnie to było regularnie wszystko czyszczone, jak to miało metr, nie byłoby takiego problemu. Problem się zaczyna w tym momencie, jak to są większe drzewa. Nie sądzę, żeby ktokolwiek miał skorzystać z tego przepisu o ukaraniu według kodeksu wykroczeń, bo jak to są na przykład samosiejki albo kilkudziesięcioletnie drzewa, to nie ma już kogo obciążać. Ale chcę, żebyście sobie też Państwo zdawali sprawę. I druga rzecz, którą prosiłem, żeby mi przygotowano i no, z bólem serca Wam to muszę przekazać. Otóż nie ma praktycznie w obecnych przepisach czegoś takiego jak okresy lęgowe ochrony. Czyli mówienie, że jest taki okres lęgowy, owszem jest, ale ochrona według rozporządzeń, znowu wracamy do tej litery prawa. Wracamy w tej chwili do litery prawa. To litera prawa, zaznaczam litera, odnosi się do bielików, wróbli i jeżyków. A cała reszta to jest ten duch prawa, kiedy nie powinno się klujących się ptaków. Które są trochę inne i do nich możemy się odwołać, jakby chroniąc siebie przy okazji, nie do końca musimy się odnosić do prawa polskiego. Oczywiście, jesteśmy w Unii Europejskiej i tych dyrektyw po wyczerpaniu również wszystkich norm polskich, Pani. No tak, no, ale skoro my mamy tak ograniczone prawo, jeśli chodzi o to i wytyczne i ochronę, to przecież my możemy się powołać na dyrektywy unijne. Ale wie Pani, ja to wszystko rozumiem. Myśmy w tych pismach też podawali, że prosimy o uwzględnienie okresu lęgowego. Natomiast gdyby przyszło do jakiegoś sporu, to przegrywamy ten spór, bo tego okresu lęgowego prawnie tak jakby nie jest określony. On jest, bo nas obowiązuje także prawo unijne. Tak, on jest, tylko że PKP, przepisy o bezpieczeństwie kolejowym są nadrzędne ochronie. Dobrze. To reszta ptaków została doręczona do owadów, czy jak to ma być? Nie, panie redaktorze, ja proszę rozróżnić dwie rzeczy. Nasze gorące prośby od, tak jak mówię, literalnego wykonania przepisu, że po prostu twierdzą, że wyfną i tyle. Ja jestem pełen podziwu dla pani, moja redakcja oczywiście też dla tej działalności, ale czy panie się nie rozbijają, bo ciągle to słyszę ciągle w ramach prawa, w ramach przepisów i tak dalej. Ale chciałem zapytać. Nie, momencie, czy już jesteście
bardzo blisko muru, czy jeszcze macie trochę rezerwy? Jak to wygląda? Ja się czuję zobowiązana wobec... Ja się czuję zobowiązana wobec mojego syna tym, żeby nie zniechęcić się, stając przed murem, tak? Stąd ta petycja teraz zmieniła swojego adresata. My chcemy zmienić prawo i chcemy zaangażować w to nie tylko naszego pana starostę, ale chcemy dotrzeć do ogólnej opinii publicznej. Ja wierzę, że takich nas jest więcej w tym kraju, choć przeraża mnie niska świadomość ekologiczna tego, z czym się wiąże wycięcie drzewa. Co się dzieje w całej Polsce? Ta rzeź, to barbarzyństwo, te morderstwa, bo to są morderstwa dla mnie, ptaków. Czy to jest w okresie, czy to jest w jakimś rozporządzeniu, czy nie? Ja w poniedziałek byłam w stanie tylko 15 minut patrzeć na to wszystko, bo widziałam te wszystkie ptaki, widziałam ludzi, widziałam te drzewa i to jest dla mnie morderstwo, które odbywa się zgodnie z literą prawa. Myślę, że jesteśmy zdeterminowane, żeby tak, naprawdę pełni podziwu, wykorzystać wszystkie możliwości. Ale chciałem się zapytać, jak długo jeszcze, po prostu ile aż do wyczerpania się wszystkich możliwości i pomysłów, tak jak ten... Ja myślę, że dla nas nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu, jeżeli już nic nie dotrze, zrobić jakąś manifestację i w Warszawie wszystkich osób zainteresowanych tym podejść pod... To też macie z tym głowy, tak? Za mną taki pomysł też chodzi, bo czegoś się musimy chwytać. Słuchajcie, jeżeli my na starcie już powiemy, że tego się nie ma i klepniemy, nic nie robimy, bo się nie da, bo prawo, to nic to nikt nas nie usłyszy, nie zauważy, się nad nami nie zastanowi. Jeżeli będziemy głośni, ale głośni w sensie takim merytorycznym. Ale ja zapytałem dlatego, że tu ciągle właśnie to prawo i przepisy. Nie jest ale my to wszystko... Prawo, przepisy, tak. Prawo, przepisy, prawo, przepisy, a mimo to wy działacie dalej. Tak. To jest właśnie okej. Okay. Działamy i będziemy dalej. Ale jeszcze moment. Puszcza Białowieska też była skazana i wszyscy ludzie walczący o Puszczę Białowieską też byli nazywani ekoterrorystami płaczącymi nad drzewkami. Prawo Unii Europejskiej poparło ich roszczenia, dało im przestrzeń do tego, żeby... Mnie to osobiście zachęca. To panie Fryderyku, jeśli może, panie redaktorze. Ja tu mówię, ja tu naprawdę dostaję swoistej schizofrenii. Zapraszam pana do mnie do ogrodu, gdzie w zeszłym roku drzewa zostały przycięte i wypielęgnowane, a nie wycięte. Gdzie o 4 rano przed wschodem słońca lubię siadać z kawą na trasie i słuchać śpiewu ptaków, po czym muszę pod groźbą kary 3 lat więzienia jako starosta wydać decyzję. I bolą mnie, naprawdę bolą mnie zarzuty osób, że pan starosta znowu spowodował wycinkę 4 tysięcy. Spowodowałem i czy w tej decyzji by było 4 czy 40 tysięcy, ja bym to musiał pod groźbą kary po prostu podpisać za to. Jasny przekaz na opinii publicznej, tak? Z czego to wynikało? Jakby tego zabrakło. Ludzie widzieli tylko to, że drzewa lecą. Kto wydał decyzję? Starosta. No, może ich liczy. To ja się odpowiedziałem. Ja się jako czysto podpiszę pod tym listem. Bardzo chętnie. To mogę zrobić. Ja wierzę, że pan będzie autorem, współautorem tego listu otwartego, a nie tylko podpisze się pan pod tym listem otwartym. Bo mnie boli też to, że to, co powiedziała Irena, że nie było i nie ma, ja nie widzę radnych powiatu zaangażowanych w sprawę. Ja widzę radnych miasta. Nie, to jest pan jest starostą. Dobrze, ale czy była, odwołam się znowu do pytania Moniki, czy była jakaś dyskusja w Radzie Powiatu? Czy coś się podziało w tym temacie? Chura wytniecie dwa razy więcej. No wie pan, to jest to, co ja powiem. Niska świadomość. My się ugotujemy za chwilę w tym mieście. Ja wziąłem firmę profesjonalną i powiedziałem, przytnijcie mi tak te drzewa, żeby żadne z nich nie umarło. Ale to mogę zrobić jako szczurek. A jako starosta po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Może pan podjąć dyskusję jako starosta na Radzie Powiatu. No, do dyskusji. Dyskusja zawsze prowadzi do tak
Tak. My, ale pani starszą, my potrzebujemy społecznej dyskusji na temat drzew. To jest trudny temat, też myślę, że ludzie się gdzieś tam chyba też boją. Wiesz, konsekwencje prawne, finansowe, które na pewno zostały przedstawione tym osobom, mogą przerazić. Dziękujemy bardzo. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie, czyli w tym przypadku, przy wykonywaniu władzy publicznej i tak dalej. Przesłankami odpowiedzialności są niewydanie decyzji administracyjnej, istnienie przepisu nakładającego obowiązek wydania decyzji, stwierdzenie we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem, szkoda, związek przyczynowo-skutkowy. Według kodeksu funkcjonariusz publiczny, patrz ja, który przekraczając swoje, tylko że akurat tą decyzję, przepraszam, ja wydaję, który przekraczając swoje działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. No i teraz, publiczny, moja umowa o pracę też zawiera bardzo mnóstwo paragrafów odpowiedzialności. Chyba żyjemy też w czasach, w którym to, co powiedział pan profesor kiedyś Bartoszewski, warto być przyzwoitym i pamiętać o duchu prawa. Tam, gdzie mogę coś wydać w duchu prawa, to mogę się, a tam, gdzie mam tylko literę... Ale ja pana proszę o jasny przekaz i dostęp do informacji, żebyśmy też mogli odpowiadać ludziom, którzy... No ja już w tej chwili tą sytuację, tą petycję firmuję swoim imieniem i nazwiskiem, swoją twarzą. Jeżeli pojawił się na Facebooku wycinka wstrzymana, a w poniedziałek doświadczyliśmy tego, czego doświadczyliśmy wszyscy, no to gdzieś przestajemy być wiarygodni. Wszyscy byliśmy. Ale to w takim razie ja sobie wyobrażam też tak, że i miasto, i starostwo bombarduje PKP telefonami, tak jak my bombardowaliśmy. Tak? Ja rozmawiałam z panem dyrektorem, a pan dyrektor PKP mi powiedział, że, ale on powiedział na tym spotkaniu, na którym mnie akurat nie mogło być. On też jest niewolnikiem. Skąd są te wycinki? Urząd Transportu Kolejowego zarzucił im braki wycinek, więc teraz hurtem w całej Polsce wszystko tną, nie? A mówię, gdyby to przez 30 lat wycinali po trochu, to nikt by nie zauważył krzaków, a teraz są potężne drzewa. Ten orzech, o którym mówię, to jest rówieśnik mojej córki, ma 23 lata, a ma 15 metrów wysokości, tak? Na tym. Więc gdyby to było 20 lat temu, to by nikt nie zauważył małego krzaczka na tym. Tak, ale brak tych drzew, które w tej chwili w poniedziałek zostały wycięte, zauważamy wszyscy.